Cześć, z tej strony Krystian Czekaj Hop. Kolejna recenzja, od razu mówię, z browaru Tęczynek, co zresztą tutaj widzicie po mojej koszulce. Browar Tęczynek wyszedł z nową serią piw, które są piwami bardziej budżetowymi niż dotychczas. I wcale się temu browarowi nie dziwię, że właśnie z taką inicjatywą wychodzi dla konsumentów, ponieważ no cóż, uruchomili chyba na początku roku, w każdym razie jakiś czas temu uruchomili system chyba trzech zmian. No i okazało się, że te piwa średnio się sprzedają, głównie z tego co wiem, w marketach. Bo no, do specjalistycznych sklepów przychodzą albo ludzie już, którzy wiedzą coś o piwie, bądź sprzedawcy wiedzą, co tym konsumentom powiedzieć, aby odpowiednio sprzedać produkt. Dlatego wcale się nie dziwię Tęczynkowi, że właśnie wyszedł z czymś takim na rynek. Dziś będzie degustacja kolejnego piwa nowego w portfolio browaru Tęczynek. Pierwszym z tych nowych piw było piwo miodowe. Natomiast kolejnym będzie piwo Tęczynek świeże. No i cóż, podejrzewam, że jest to po prostu piwo typu lager. Świeże już jest znane w Polsce bardzo powszechnie za sprawą browaru Kormoran, gdzie to świeże jest lagerem. Jest to piwo o krótkiej dacie przydatności do spożycia. Tutaj jest jednak nieco inaczej, ponieważ w tym przypadku jest to pierwsza warka, która ma datę do 24 marca 2019 roku. Także no, nie jest to piwo takie jak z browaru Kormoran, że ma krótką datę przydatności do spożycia. Cóż, etykietę mamy z tej serii klasycznej, jak widzimy. Jeśli znacie etykiety browaru Tęczynek, no to od razu to się rzuca w oczy. Co tutaj mamy na kontretykiecie napisane? Piwo jasne, pasteryzowane, filtrowane. Nie filtrowane, przepraszam. Rozpędziłem się. Mętność i osad są naturalną cechą produktu. Zawiera słód jęczmienny i słodycz. Dwie szyszki chmielu na 5, orzeźwienie 3 na 5 oraz goryczka 2 na 5. Temperatura podania od 4 do 7 stopni Celsjusza, co też wskazuje na to, iż prawdopodobnie jest to po prostu lager. Najlepiej podawać w szklance właśnie tego typu, którą doskonale już z mojego kanału znacie. Zawartość alkoholu 5%, lecz nie mamy podanego ekstraktu. I to mi się właśnie nie podoba, iż w tej nowej serii no browar oszczędza niestety na informacjach dotyczących produktu. No, zawiera słód jęczmienny, ale czy jakiś jeszcze, albo jaki dokładnie słód jęczmienny, to jest słabe moim zdaniem. O chmielu nie mamy w ogóle informacji, no na pewno jest, natomiast nie trzeba go wypisywać tutaj, informacji na jego temat. Nie podoba mi się to i zresztą
Jeśli obserwujecie mojego Instagrama, to widzieliście pewne zdjęcie, na którym widnieje cała paleta tych nowych piw z Tenczynka. No i słabo jest tam z informacją dotyczącą składu. Niegdyś chwaliłem bardzo ten czynek, no bo musiałem, ponieważ rzeczywiście robili dobrą robotę. Teraz niestety, jeśli obniżają te ceny, spoko. Dla konsumentów mniej zamożnych jest to rzecz super, tak? Natomiast muszą jakiś poziom, znaczy powinni jakiś poziom jednak prezentować i... No i dobrze by było, gdyby ten skład jednak pisali pełny. No ale cóż. Aha, w ogóle. Sklep w Tenczynku wystartował. Sklep taki zaraz przy browarze. I tam właśnie zakupiłem to piwo świeże i kilka innych. Lecz no w pierwszym dniu, chyba w piątek to się ten sklep otwarł, więc chyba w pierwszym dniu tam byłem i niestety nie sprzedano mi szkła, dlatego że nie mieli tam jeszcze kodów kreskowych, aby móc je sprzedać konsumentom, więc to było słabe pod takim względem, że napisali informacje o dostępności pewnych produktów, a jednak one nie były dostępne. Nie wiem jak jest z koszulkami, ponieważ ja koszulek nie kupuję. Koszulki mi browary przysyłają, jeśli chcą, a sam tego nie robię, więc nie wiem, ale no jeśli specjalnie przyjechałem po szkło, co prawda w drodze do pracy, więc jakaś tam ujma na paliwie to nie była, ale jednak no, słabo to zostało rozwiązane marketingowo. Otwórzmy. O, wzburzyło się dosyć w butelce. Mamy kapsel już znany na złotym tle z czarnym logo browaru Tenczynek. No głównie czuć tutaj chmiel, niezbyt jakiś wyszukany, że tak powiem. No podejrzewam, że jest to chmiel najprawdopodobniej polski, ewentualnie czeski. Trawiasty przede wszystkim, lekko kwiatowy, lekko owocowy. Bez szału. No ale cóż, no, lager ma być taki bez szału. To ma być bardzo łatwe piwo dla szerokiej gamy ludzi. Widzimy, pieni się bardzo obficie. No i jest to jak najbardziej w porządku. Klarowne. Nie wiem, na ile to widzicie. Staram się to zrobić lepiej. Nie no, barwa jest typowo lagerowa, klarowna, wysoka piana, także tutaj nie ma się czego czepić. Piana głównie drobnopęcherzykowa. Super wygląda. Więc tak podsumowując obecne działania browaru Tenczynek, to idzie troszkę tańszym kosztem. Natomiast już linia rozlewnicza, z tego co wiem,
niedługo zostanie uruchomiona, więc na szczęście te piwa będą, a przynajmniej być powinny, tańsze nieco. Dlatego piwo będzie mogło trafić dla ludzi, którzy no nie mają dosyć tego zamożnego, że tak powiem, portfela. Mam nadzieję, że zbytnio nie zejdą z jakością, bo naprawdę te pierwsze wypusty, które pokazali, były genialnymi piwami. No, nie wszystkie, bo jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to cofnijcie się do moich wcześniejszych filmów, gdzie mówiłem o pilsnerze i lagerze. No, może niezbyt tak pozytywnie, natomiast cała reszta była, no, super. Spróbujmy. Aromat jest nadal chmielowy. Głównie idzie to wszystko w trawę. Lekko owocowy. Lacing już widzimy. Opada nam piana, ale widzimy, że tutaj się koronki nam tworzą bardzo ładne. Nuty lekko trawiaste. Na drugim planie mamy wysoką słodowość. Zboże jest tutaj bardzo dobrze wyczuwalne. Bardzo przystępne. Nie jest to... Znaczy, moim zdaniem to będzie hit sprzedażowy. Świeże. Dlatego, że w aromacie i smaku mamy taki charakter pilsnera. Natomiast smak też daje nam nieco takiej słodyczy, która niweluje nieco po pewnym czasie nam tę goryczkę chmielową. Także jest to bardzo ciekawe piwo. Myślę, że kurczę, nie pamiętam, ile ono kosztowało. Natomiast jest to cena przystępna, przyzwoita, więc tacy przeciętni konsumenci jak najbardziej mogą sobie pozwolić na tego typu piwo. Nie tylko od czasu do czasu, ale częściej. Więc kurczę, polecam. Nie no, wykonanie jest spoko, przynajmniej pierwsza warka moim zdaniem bez wad. Nie ma się czego przyczepić i w tej cenie, której nie znam, ale wiem, że jest niska, no to browar Tenczynek zrobił bardzo dobrą robotę. I o tyle, o ile w miodowym się dużo czepiałem, bo musiałem, to w tym jednak złego słowa nie powiem. Jest pijalny, ma goryczkę, ale ma słodycz kontrującą, która ułatwia picie tego piwa ludziom, którzy nie są do tej goryczki zbyt przyzwyczajeni. Także super. Polecam świeże z browaru Tenczynek. Zobaczymy, co będzie dalej. Bo kolejne piwa tak naprawdę będą ulepszonymi
bądź innymi wariacjami piw, które już na rynku są z browaru Tenczynek. Także zobaczymy, czy one dorównają tej serii pierwszej, że tak powiem, bo z tego co wiem, to seria druga jest bodaj nieco tańszą serią, ale no zobaczymy. Trzeba się przekonać na własnej skórze, a nie gdybać, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i wspólnie spróbujemy, czy warto w ogóle sięgnąć po piwa z browaru Tenczynek. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Facebooka oraz Instagrama. Na Facebooku jestem jako Krystian Czekaj Hop, natomiast na Instagramie jako Czekaj Krystian Hop. I tutaj na YouTube proszę Was o subskrypcję, ponieważ to pozwoli Wam jako pierwszym zobaczyć degustację piw, które zakupiłem bądź dostałem od danego browaru. Na dziś to koniec. Jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę kierujcie je na Krystian Czekaj Hop na Facebooku bądź tutaj na YouTube. Ja się z Wami żegnam. Do następnego razu. Cześć i pamiętajcie, pijcie dobre piwo. Zawsze.